Drodzy internauci, 1 maja 2021 roku pozdrawiam serdecznie z Kościoła Ewangelickiego Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach. Myślę, że to miejsce dziś bardzo, bardzo pasuje do tego dnia. Akurat parafia w Szopienicach, gdy poświęcano ten kościół w 1901 roku, była nazywana społecznością hutników i górników. Dziś trochę się to zmieniło, natomiast ta pamięć o przeszłości też kieruje nas we właściwy kierunek dzisiejszego dnia. Pozdrawiam Was słowami Psalmu 9. Nie zawsze biedak będzie zapomniany. Nadzieja ubogich nie zginie na wieki. 1 maja, święto pracy, skojarzenia bardzo, bardzo różne. Jak się urodziło mniej więcej w latach 90., to będą one zupełnie inne niż w przypadku osób z datą urodzenia wcześniejszą. Dla tych pierwszych, 1 maja to po prostu dzień pierwszy majówki. I tyle. Czas wolny, czas wyjazdu, czas grilla, długiego weekendu, którego długość zależy od tego, jak poszczególne dni ułożą się w tygodniu. Biorąc pod uwagę ten kontekst, a nawet pomijając dwa razy P, czyli pogodę i pandemię, trzeba przyznać, że w tym roku raczej majówka się nie udała. Tym, którzy mają w PESEL-u trochę mniejsze liczby, skojarzenia związane z 1 majem będą inne. Tutaj pojawią się pochody, manifestacje, chorągwie, czerwień. Takie kolory dziś niekoniecznie aktualne. Ta niezbyt dobra przeszłość zapisana w historii, w której sugerowano, a czasami i przymuszano, aby 1 maja najlepiej spędzić na pochodzie. Że jest to podstawowy obowiązek, a może i prawo, młodzieży, dzieci, pracowników, robotników, ludu pracującego, miast i wsi. Dawne czasy i dobrze, że przeszłe. Natomiast jako chrześcijanie, jako ewangelicy, chcemy spojrzeć na ten dzień trochę z innej perspektywy. Gdy w przeszłości politycy próbowali zawładnąć sumieniami ludzi, gdy próbowali kształtować te sumienia po swojemu, chrześcijanie różnymi sposobami próbowali przeciwdziałać. Dziś skupimy się na takim ewangelickim sposobie, który polegał na właściwym nazwaniu tego dnia. Bo gdy spojrzymy nawet do starych kalendarzy ewangelickich, do dawnego z Biblią na co dzień, to zauważymy, że nie ma tam takiego mocnego druku Święto Pracy, ale znajdziemy zapis mniej więcej w stylu prośba, modlitwa o błogosławieństwo pracy. To zupełnie inne podejście do tematu. Zupełnie inne postawienie akcentu. Myślę, że dobre. I warte, aby ciągle o nim przypominać. Po pierwsze, wszystko stawia we właściwym porządku. Żeby mówić o życiu, musimy zacząć o błogosławieństwie płynącym właśnie z którejś strony, czy z kierunku, które należałoby odnaleźć. Błogosławieństwo to piękne, stare słowo, dziś trochę zapomniane, oznacza po prostu szczęście. Ale takie szczęście bardzo głębokie, bardzo sensowne. Szczęście, które chciałby doświadczać każdy człowiek. I tutaj jest jasność. Możemy wyznać, moim szczęściem jest być blisko Boga. Tak jak psalmista pisał. Dla człowieka wiary źródłem szczęścia jest Bóg. Jeśli zaczyna się go szukać poza Bogiem,
i wyłącznie poza Bogiem, wtedy wszystko zaczyna się chwiać. Wtedy świat, życie stają się niepewne. Z drugiej strony można powiedzieć, że nie da się zbudować szczęśliwego świata, szczęśliwego życia. Nie można czerpać satysfakcji też z pracy, jeśli będą one pozbawione idei Boga, myślenia o Bogu, wkalkulowania, że tak powiem, to dzień pracy, więc mogę tak powiedzieć, wkalkulowania Pana Boga w ludzkie plany, ludzkie zamierzenia. Świat bez Boga nie będzie szczęśliwy. Praca bez Boga nie będzie przynosić efektów. Nie będzie źródłem poczucia stabilności. Stanie się sama małym Bogiem spisanym z małej litery, która tego Boga będzie zastępowała, bo już nie będzie dla Niego miejsca. Człowiek bogaty, jakoś tak można powiedzieć, bez Pana Boga da sobie radę. Przynajmniej tak się mu wydaje. Natomiast człowiek biedny, jak psalmista pisał, ubogi, w zasadzie, gdy byłby bez Pana Boga, to pozostanie zupełnie sam, zostanie zapomniany. Bóg jednak mówi, to nie tak. W dzień pracy, dzień prośby o błogosławieństwa dla naszych działań, które podejmujemy, podpowiada nam zupełnie inny porządek. Trzeba zacząć od uporządkowania rzeczy najważniejszych w swoim życiu. Trzeba zacząć od tego, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu, abyśmy szukali wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a potem będzie już o wiele łatwiej. Zatem dobre majówki, dobrego świętowania i poczucia, że w Panu Bogu jesteśmy bogaci. Zawsze. Amen.